Cześć, witajcie na kanale Moim Zdaniem.b. Zapraszam Was dzisiaj na nowy film. I dzisiaj będzie to film z recenzją niani elektronicznej Neno Nero. Neno to polska marka, która niedawno pojawiła się na polskim rynku. I na moim kanale znajdziecie już film z recenzją laktatora Neno Bella. Tu Wam podlinkuję u góry. Natomiast teraz Neno zwróciło się z prośbą o przetestowanie dla Was niani elektronicznej. Także dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować to urządzenie. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ten film. Wiem, że ogląda mnie wiele młodych mam lub przyszłych mam, także może zainteresujecie się tym produktem. Jeżeli właśnie szukacie jakiejś niani elektronicznej, to myślę, że to urządzenie jest warte uwagi. Dostajemy takie pudełeczko, malutkie i zgrabniutkie, i to pudełeczko zawiera całe urządzenie. Mamy wyświetlacz i mamy kamerkę. Kamerka jest taka śmieszna, tutaj ma z tyłu taki ogonek. Ten ogonek to termometr. Cała kamerka wygląda w ten sposób. Wyświetlacz ma też antenkę dla lepszego sygnału. Tutaj z tyłu mamy podpórkę, także możemy sobie ten wyświetlacz postawić i obserwować naszego maluszka, jak śpi. Jeszcze w zestawie, oprócz kamery i wyświetlacza, mamy zasilacze, co nie jest takie oczywiste, bo wiele urządzeń na rynku sprzedawanych jest bez zasilaczy obecnie, a tutaj mamy dwa kable i dwie wtyczki. Wiele urządzeń dla obniżenia ceny jest pozbawionych wtyczek, także tu fajnie, bo nie musimy tego dokupywać osobno, tylko mamy dwie wtyczki. I te kable też są fajne, bo jeden jest dłuższy, drugi krótszy. O, tu się jeden kończy, a drugi jest dłuższy i ten dłuższy jest do kamery, dlatego że kamera, aby działała, to musi być cały czas podpięta do zasilania, natomiast wyświetlacz to urządzenie możemy sobie naładować i potem już działa bezprzewodowo. Także mamy tutaj dwa kable z zasilaczem. Oczywiście w opakowaniu znajdziemy także instrukcję. Jest to instrukcja w kilku językach, po polsku również, także bardzo fajnie, bo pomaga nam zapoznać się z tym urządzeniem. Jeśli chodzi o kamerkę, to stawiamy ją sobie w pobliżu dziecka. Myślę, że najwygodniej będzie, jeżeli w pobliżu łóżeczka macie komodę i postawić sobie tą kamerkę na komodzie. Aby poprawnie działała, tutaj mamy włącznik, włączamy i kamerka zaczyna działać. Jeśli chodzi o połączenie pomiędzy kamerą a wyświetlaczem, to łączy się to drogą radiową, czyli niepotrzebne jest Wi-Fi. I myślę, że to jest dosyć istotna różnica w porównaniu na przykład z innymi nianiami czy z takimi kamerkami domowymi. Dlatego, że nie potrzebujemy Wi-Fi, czyli po pierwsze nie obciążamy naszego domowego Wi-Fi, nie musimy go mieć. Myślę, że też ryzyko włamania się na tą kamerkę jest mniejsze, dlatego że właśnie komunikuje się drogą radiową i tylko ten nadajnik łączy się z tym odbiornikiem. Ponadto myślę, że jest to fajna opcja na przykład do zabrania na wakacje lub gdzieś do rodziny, jak jedziemy i nie łączymy się tam z Wi-Fi, tylko po prostu włączamy jedno urządzenie, włączamy drugie, one po sparowaniu już razem działają i możemy korzystać z tego, tak? Czyli na przykład, nie wiem, jak jesteśmy gdzieś w hotelu czy na kempingu, to nie mamy tam Wi-Fi albo nie chcemy korzystać z hotelowego Wi-Fi, które jest na przykład słabe i wtedy możemy sobie drogą radiową z takiego urządzenia korzystać. Jeśli chodzi o kamerkę, to ma ona zarówno głośnik, jak i mikrofon oraz termometr. Tutaj właśnie ten ogonek śmieszny to jest termometr. Także na wyświetlaczu dostajemy informację, jaka jest temperatura w pokoju dziecka, co dla niektórych może być dosyć istotne. I te urządzenia mogą się komunikować dwukierunkowo. Czyli my na tym odbiorniku możemy słyszeć, co się dzieje w pokoju dziecka, ale możemy też powiedzieć coś do dziecka. Wtedy przyciskamy guzik, mówimy i działa to tak trochę jak krótkofalówka, tak? Czyli jak naciskamy guzik, to możemy mówić, a potem słyszymy, co się dzieje w pokoju dziecka. Fajną opcją jest tak zwany VOX, ja bym to nazwała może cry sensor, że możemy wygasić ekran, włączyć tą funkcję i jeżeli dźwięki w pokoju dziecka będą głośniejsze, dziecko zacznie płakać, to wtedy ekran nam się włączy i my zostaniemy zaalarmowani, że coś się dzieje, czyli będziemy i słyszeć, i widzieć. A tak to możemy mieć ekran wygaszony, to pozwala też ewentualnie oszczędzać baterię w monitorku. Mamy funkcję kołysanek, mamy tutaj około 8 kołysanek, które możemy puścić i wtedy kamerka nam gra. I muszę powiedzieć, że całkiem przyjemne są te kołysanki. Nie jest to jakiś straszny dźwięk. Melodyjek jest 8, możemy regulować głośność i możemy też je zapętlać. Kamerka oczywiście posiada też tryb nocny, także gdy zgaśnie światło i jest ciemno, to również możemy naszego maluszka obserwować, jak śpi.
Jeśli macie na przykład więcej dzieci, to do tego monitora można podłączyć dwie takie kamery i możemy się pomiędzy tymi kamerami przełączać. Także to też jest fajna opcja, że nie musimy za każdym razem mieć takiego zestawu i tych monitorów nie wiadomo ile. Czyli jeżeli chcecie obserwować dwa pokoje dziecięce, to macie dwie kamerki, jeden monitorek, parujecie to wszystko razem i możecie z dwóch kamer odbierać obraz na jednym monitorze. Niestety nie działa to w drugą stronę, czyli z jednej kamery na dwóch monitorach nie da się oglądać obrazu. Ja tak się zapętliłam jeszcze o tym Wi-Fi i radiu. Ta kamerka działa tylko po sygnale radiowym, czyli nie ma możliwości połączenia jej przez Wi-Fi domowe. Ale tutaj dla wzmocnienia tego sygnału radiowego, jeżeli macie dużą odległość, większy dom, nie wiem, grubsze ściany, to ten odbiornik ma antenkę. Jeśli chodzi o moje mieszkanie, które ma 64 metry, to w każdym punkcie mieszkania byłam w stanie odbierać ten sygnał, nic nie przerywało, żadne ściany nośne i tak dalej. Nie testowałam tego, na jaką odległość mogę odejść, bo tak jak mówię, korzystam z tego tylko w mieszkaniu, ale myślę, że przy większym domu spokojnie też dacie radę. Jedyna uwaga jest taka, że te urządzenia nie powinny być zbyt blisko siebie, powinny być w odległości większej niż metr, bo inaczej może sprzęgać i wtedy ekranik wydaje bardzo nieprzyjemne dźwięki. Jeśli jeszcze chodzi o funkcję, to oprócz temperatury, oprócz kołysanek, znajdziemy tutaj również timer na karmienie, także jeżeli potrzebujecie sobie ustawić przypomnienie karmienia, to również takie funkcje się tutaj znajdują. Ja teraz podłączyłam sobie tą kamerę i zaraz ustawię ją na siebie i pokażę Wam mniej więcej, jak ten obraz z kamery wygląda. Będzie taka incepcja. Postawiłam kamerę na stole i możecie zobaczyć, jak ten obraz z kamery wygląda. Mamy tutaj też monitorowanie temperatury. Mam teraz informację, że jest 24 stopnie w pomieszczeniu. Mamy tutaj też oczywiście zegar, także wszystko się zgadza. I w tej chwili w ciągu dnia tutaj na kamerce nie świeci się żadna dioda, znaczy świeci się taka minimalna, której praktycznie w dziennym świetle nie widać, sygnalizująca, że urządzenie działa. W momencie, kiedy urządzenie przychodzi w podczerwień, to zapala się ta dioda z podczerwieni. Ona jest troszeczkę bardziej widoczna, ale myślę, że dziecku w spaniu nie powinna przeszkadzać. Postaram się jeszcze Wam zaprezentować te kołysanki. Mam nadzieję, że mi tutaj nic nie będzie sprzęgać. To jest jedna z przykładowych melodyjek. Oczywiście możemy sobie ją robić głośniej lub ciszej. Teraz następna melodyjka. Ja muszę powiedzieć, że nie testowałam usypiania Zosi przy tych melodyjkach, dlatego że my nie stosujemy kołysanek aktualnie do usypiania w ogóle. Natomiast jeżeli przyzwyczajcie dziecko od początku, to myślę, że te melodyjki są tyle przyjemne, że dziecko powinno spokojnie zasnąć. Fajną funkcją jest to, że można te kołysanki zapętlić. Gdy Zosia miała 3 miesiące, to ja próbowałam ją usypiać przy kołysankach. Trafiła nam jedna taka kołysanka, która jej pasowała, ale na przykład utwór był za krótki i właśnie taka funkcja zapętlenia, żeby on grał dłużej, pół godziny, aż dziecko zaśnie, myślę, że jest bardzo przydatna. Tu u góry mamy informacje o naładowaniu urządzenia, o zasięgu, tak jak mówię, temperatura, godzina, także wszystko jest bardzo przejrzyste. Jeżeli chcemy do dziecka mówić, to tu od góry mamy taki guzik, który musimy trzymać i wtedy pojawia nam się mikrofon i teraz możecie mnie słyszeć z pogłosem z kamery. Taki mamy widok z kamery, tak jak mówię, tutaj mamy sygnał, numer kamery, z której mamy obraz, godzinę i temperaturę oraz naładowanie baterii. I tutaj mamy guziki funkcyjne, nie wiem czy widzicie, one mają oznaczenia M, tutaj są strzałeczki, OK, a ten na dole służy do przełączania widoku pomiędzy dwoma kamerami. I wejdziemy sobie w M, czyli menu, i jak klikniemy sobie OK, to tutaj możemy sobie wybrać te przypomnienia o karmieniu. Tutaj mamy kołysanki i melodyjki kołysanek możemy sobie wybrać. O, tutaj na wyłączonym ekranie, jak ruszymy strzałeczki, to mamy głośność. Wracamy do menu. Ta funkcja Vox to jest to pobudzenie ekranu w momencie, kiedy będzie głośno w pokoju dziecka. A tutaj mamy wybór, w jakich jednostkach chcemy mierzyć temperaturę. Możemy się na Fahrenheit przełączyć.
I tutaj mamy regulację godziny. A jeżeli chcemy do dziecka mówić, to tutaj mamy taki guzik oznaczony słuchaweczką. Tutaj mam wtyczkę do ładowania i włącznik. Jeśli jeszcze chodzi o samą kamerę, to niestety nie jest ona obrotowa, także musimy ją ustawić na dziecko, ale tutaj możemy sobie ją obrócić. Znaczy nie jest obrotowa w sensie z poziomu monitorka, nie możemy nią regulować, ale tutaj możemy sobie ją na nóżce obrócić. Tutaj regulujemy ją góra-dół, tak że bez problemu damy radę sobie nacelować na naszego maluszka i powinna nam objąć całe łóżeczko, w którym śpi nasze dziecko. Jeśli chodzi o mocowanie tej kamery, tak jak Wam wspomniałam na początku, wygodnie by było, żeby koło łóżeczka była komoda, ale jeżeli nie macie takiego ustawienia, to można ją przytwierdzić i zarówno można ją powiesić, jak i też bardzo fajny pomysł ma tutaj wkręt do takiego statywu z aparatu, czyli możecie taki statyw sobie czy postawić obok łóżeczka, czy jeżeli to jest jakiś taki mały statyw na klipsie, to przypiąć do łóżeczka. Teraz tych statywów, czy to do telefonów, czy do aparatów jest bardzo dużo różnych, także fajnie, że tutaj jest taki uniwersalny wkręt, bo to na pewno ułatwia też zamocowanie tego urządzenia w pokoju dziecięcym. Jeśli chodzi o zasięg tego urządzenia, bo mówiłam, że ja testowałam tylko w mieszkaniu i że zasięg był, to tutaj doczytałam na opakowaniu, że na zewnątrz zasięg sygnału to jest 300 metrów, czyli uważam bardzo dużo, natomiast wewnątrz, gdzie mamy ściany i budynek, to jest około 30 metrów, także też bardzo dużo, myślę, że nawet w dużym domu dacie radę korzystać z tego urządzenia. Także tak jak głosi hasło firmy Neno, inspirowane przez dzieci, stworzone przez rodziców, myślę, że ta niania elektroniczna jest bardzo przyjazna zarówno dziecku, jak i rodzicowi. Myślę, że jeżeli zastanawiacie się nad kupnem niani elektronicznej, to jest to produkt warty uwagi. Dodatkowo muszę powiedzieć, że samo urządzenie jest malutkie, zgrabniutkie, bardzo fajnie zaprojektowane. Trochę ten odbiornik przypomina telefon, nie jest jakimś wielkim klocem, także myślę, że ten design też jest ważny. Ta kamerka w ogóle mnie przypomina bardzo kotka, zwłaszcza przez ten ogonek, który jest termometrem, także też sympatycznie wygląda. I myślę, że jest to też jedna z niewielu propozycji na rynku, która jest czarna, dlatego że nie wiem, jakoś tak się utarło, że większość tego sprzętu dla dzieci jest zazwyczaj biała. A jeżeli ktoś nie chce białego koloru, to tutaj mamy czarną propozycję. Także to już wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że taki film o nianie elektronicznej Neno Nero Wam się podobał. Oczywiście pod filmem zostawię Wam linki w opisie do miejsc, gdzie możecie kupić ten produkt, gdzie możecie więcej o nim poczytać. Także jeżeli jesteście zainteresowani nianią elektroniczną Neno Nero, to koniecznie zajrzyjcie w linki, które ja Wam zostawię w opisie. Jeżeli taki film Wam się podobał, to koniecznie dajcie kciuki w górę. Będzie to dla mnie informacja, że chcecie więcej tego typu filmików. Jeżeli zastanawiacie się, co jeszcze kupić w wyprawce, to zaglądajcie do serii ciążowej i mamuśkowej. Będzie mi bardzo miło, jak będziecie oglądać te filmy. A ja już dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!